Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Demokracja. No, demokracja powinna reprezentować ludzie, którzy są w kongresach, w sejmach, w parlamentach, powinni nas reprezentować, czyli powinni być jednym z nas. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. O filmikach, które bardzo często są zdemonetyzowane. No i właśnie ci reprezentanci. No nie ma w sumie, okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak demokracja czy politycy, którzy nas reprezentują. Takim typowym przykładem, no to jest Miller. To jest zakuty beton komunista, który przeszedł z 50 lat w polityce, jak nie więcej. No i takim amerykańskim, takim zakutym betonem, no to jest właśnie Joe Biden. Joe Biden był 50 lat w polityce. No i jak człowiek się tak zastanowi, no on ciągle podkreśla, że on jest w polityce, on jest fachowiec. No to czy potrzeba takiego człowieka, żeby przegrać wojnę w Afganistanie? Czy takiego człowieka potrzeba, żeby spowodować kryzys ekonomiczny w Ameryce i w sumie na całym świecie? Czy potrzeba takiego człowieka, żeby zaczęła się recesja w Ameryce i na całym świecie? Czy potrzeba takiego człowieka, żeby cała cywilizacja, cała zachodnia kultura upadała na naszych oczach? No okazuje się, że takich ludzi się wybiera. No i zaczyna się teraz jest walka z tym i zaczynają ludzie przychodzić, czy chcą iść do polityki. Celebryci, znane osoby, sławne osoby, one się czują, że mają jakiś przekaz polityczny. No tyle tylko, że to nie jest problem, że oni nie mają doświadczenia. Problem jest taki, że bardzo często ci ludzie mają jakieś wariackie pomysły. To jest bardzo intrygujące właśnie teraz w tych wyborach międzyprezydenckich 2022. One będą w drugi wtorek listopada. No w tym wypadku to będzie 8 listopada. No i jest bardzo dużo, bardzo nowych twarzy. No nie są to nowe twarze, zupełnie wariackie. Po stronie lewackiej to z reguły są jakieś oszołomy, jacyś wariaci. Po stronie konserwatywnej też są ludzie, no ale troszeczkę mniej zwariowani niż ma lewactwo. No wybieranie przywódców, którzy mają zero doświadczenia politycznego albo bardzo minimalne, no jest popularne. Ludzie po prostu utożsamiają się, że widzą tych zawodowych polityków przy korycie i wydaje im się, że będzie lepiej, jeżeli normalny człowiek z ulicy przyjdzie i zacznie rządzić. No wyborcy w zasadzie to ta iluzja całego systemu, cały ten upadek systemu politycznego, te wszystkie decyzje, którzy politycy, którzy w zasadzie mają rządzić i prowadzić państwo, no to jest nieprawdopodobne. Lewacy niestety mają coś takiego, że oni są wybierani przez ludzi jako reprezentanci, a później idą tam i zamieniają się w panów, władców, właścicieli niewolników i oni zaczynają mówić, co ludność powinna robić, zamiast oni powinni głosować tak, jak ludność im mówi. Także celebryci, znane osoby, sławne osoby ciągną jak pszczoła do miodu. No, w 2016 roku no, zniechęcenie po prostu amerykańskim tym lewactwem przez ostatnie 40 lat spowodowało to, że Donald Trump został wybrany. 80 parę milionów Amerykanów zdecydowało, że Donald Trump jako biznesmen, jako człowiek, który negocjował najróżniejsze biznesy, transakcje, kupno, sprzedaż, inwestycje, no to powinien się znać. No i 80 milionów ludzi zaufało mu i został wybrany. Oczywiście komuniści nienawidzili go, no bo on podszedł do całej sytuacji w Ameryce jako do wolnego rynku, jako do systemu, który, gdzie
Konstytucja coś znaczy, czyli wolność wypowiedzi, prawo do posiadania broni, tego rodzaju rzeczy. Komuniści tego nienawidzą. Komuniści nienawidzą wolności słowa, no i komuniści nienawidzą prawa do posiadania broni. Większość ludzi rozumie to, normalnych. No i został wybrany. Później manipulacje głosowaniem kopertowym, manipulacje telewizją, internetem, kłamstwa, CNN, te wszelakie internety, Facebooki to przez 5 lat pompowały w zasadzie oszukaństwo tej zmowy Trumpo-Putinowskiej, a to wszystko było sfabrykowane. No ale doprowadzili do tego, że wybrano dziadka, który był 50 lat w polityce. Biden przez swoje 50 lat w polityce, no to on 7 razy startował do Senatu, no i 3 razy startował do prezydentury. Tak, także to już nie może być bardziej zawodowy polityk. No i on mówi, że jest najbardziej doświadczony, ale wszyscy się śmieją z tego doświadczenia, no bo to nie działa, to w ogóle nie działa. Poparcie społeczne dla Bidena jest nawet najmniejsze niż w jakimkolwiek momencie poparcie dla Trumpa. Jeżeli się popatrzy na przykład na Zelenskiego, no to też jest cyrk. Został wybrany aktor, który grał prezydenta w serialu telewizyjnym, no i ludzie jakoś utożsamiali go, że on w serialu telewizyjnym podejmuje wszystkie decyzje, no to będzie dobrym prezydentem. No jakoś tam ta napad ruskich na Ukrainę spowodował to, że on tam nie uciekł, rząd nie upadł, no jakieś takie decyzje podejmował w miarę normalne. $40 miliardów z Ameryki mu pomogło, następne $40 miliardów z Ameryki znowu mu pomogło. Pomoc z Polski, pomoc z całego świata na pewno mu pomogła, żeby walczyć z tymi Rosjanami. No w Polsce wylądowało parę milionów Ukraińców, no i teraz też to się w sumie Polska jest w bardzo niebezpiecznym momencie, bo zostanie z, no połknięta, tak jak Meksykanie i Południowa Ameryka wyssała Stany Zjednoczone z tej wolności rynkowej, no to teraz wpływ Ukraińców na Polskę będzie bardzo, bardzo negatywny. Polska zatraci tą swoją tożsamość, tak jak i Ameryka zatraciła swoją tożsamość. Dlaczego granice w Ameryce są otwarte? No dlatego, że cała Ameryka Łacińska, Południowa, to ona głosuje na socjalistów. Uciekają z tych socjalistycznych państw, państw, gdzie ekonomia jest zawsze, jest obiecywana kiełbasa i smalec, no to przyjeżdżają do Ameryki i zamiast ciężko pracować i myśleć o sobie, no to zawsze patrzą, co rząd może dać. No, Ronald Reagan, no to ludzie mówią, że on to był aktorem i został prezydentem. No nie do końca, bo on był aktorem, grał w różnych tam westernach. No wtedy wszyscy w latach 40-tych, 50-tych to westerny były bardzo popularne, ale nikt nie pamięta, że on był gubernatorem. Jesse Ventura też wszedł do polityki. No on to był jednym z tych zapaśników tej amerykańskiej cyrku zapaśniczego. Schwarzenegger też został wybrany na gubernatora, no tylko dlatego, że miał bicepsy. Nie, urodzony w Austrii, przyjechał do Ameryki, został gubernatorem. Także ludzie bez doświadczenia politycznego często się dostają. No i jakoś im tam się udaje. No i zobaczymy, w którym to kierunku idzie. No teraz do Senatu, to są ciekawe sytuacje, bo Senat, no to jest 50 stanów,
50 stanów, każdy stan ma dwóch senatorów, czyli jest 100 senatorów i senatorek. Kadencja jest sześcioletnia, dlatego co dwa lata są wybory w 1/3 ze stanów. W tym roku będą wybory do Senatu w Arizonie, w Colorado, w Georgii, w Ohio, w Pensylwanii. No i tam startują ludzie, którzy w sumie nigdy nie byli w polityce. Dodatkowo też nawet i w New Hampshire też jest taka sytuacja. No i to będzie ciekawe, kto będzie reprezentował. Jest w Pensylwanii, jest doktor Mehmet Oz, no to on w zasadzie jest konserwatystą, no ale ciężko jest mu przekazać ludziom z Pensylwanii. No Pensylwania, no to jest jeden z najstarszych stanów, to w Filadelfii, w sumie to była pierwsza stolica niezależnych Stanów Zjednoczonych, zanim miasto Washington, stolica Washington zostało zbudowane, no ale tam jest lewactwo, tam są w sumie komuniści, na ulicach jest syf, kiła i mogiła, dlatego, że demokraci, socjaliści nie znajdują, nie pchają ludzi do tego, żeby pracowali, tylko w zasadzie rozdają. Jest jedna taka ulica, która po prostu jest jedno wielkie bagno. No i on jako konserwatysta ma dosyć spory problem, żeby to jakoś przepchać. Herschel Walker w Georgii, no to on jest piłkarzem, on jest amerykański futbol, czyli ten amerykańskie, można powiedzieć, rugby. No, on też jest konserwatystą, no ale ciężko mu się przebić przez to wszystko. W Arizonie jest Blake Masters, no to on jest inwestorem, on prowadzi te kompanie inwestycyjne, napisał parę książek, między innymi Od zera do osoby, from zero to one, czyli jakie jest przejście, nie miał nic, a jest teraz gościem, no to też ciężko jest mu się jakoś tak przebić. No ludzie starają się ufać. Następny jest Vance w Ohio. No to on też pisze różne takie książki konserwatywne, polityczne, no ale on to troszeczkę jest takim kameleonem, no ale przypuszczalnie jest lepszy niż te same mordy. Te same mordy to jest najgorsze, co może być. No jest tak źle, że chyba gorzej być nie może. No teraz jest nadzieja, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku, no ale to też może się okazać, że Senat, jest prawdopodobieństwo, że nie przejdzie większość. Teraz jest 50-50. Jeżeli są jakieś głosowania, te proporcjonalne, nie są te, nie jest wymagana większość, duża większość. No duża większość to tak nie brzmi normalnie, ale po prostu 60%. Teraz dużo w Senacie jest przegłosowywane 50 głosów na 50 i Kamala Harris przychodzi, daje swój głos, jest 51 przeciwko 50. No i bardzo często właśnie demokraci uzyskują tą większość. Ta inna możliwość, no to takie poważne głosowania, no to trzeba mieć 60 głosów na 100. Co to znaczy? No to znaczy, że 10 głosów musi być w partii opozycyjnej. I to wszystko jest dlatego, że musi być bardzo duże poparcie Senatu, żeby coś przepchać, no bo jak 10 głosów jest partii opozycyjnej, no to znaczy, że partia opozycyjna też doszła do wniosku, że to jest dobre. No i takie prawo będzie utrzymane przez dziesiątki lat. Prawa, które są robione tylko większością jednego głosu, no to są zmieniane co dwa, co cztery lata.
lata, dlatego że ciągle władza przechodzi z rąk do rąk, z partii do partii. No te media jak zwykle pompują tę nienawiść do republikanów, nienawiść do normalnych. Teraz prasa się wyśmiewa z tych wszystkich nowych twarzy republikańskich. Nigdy się nie wyśmiewali z nowych twarzy komunistycznych i socjalistycznych. Alexandria Ocasio-Cortez z Nowego Jorku, typowa komunistka, ją wypchali po prostu na wierzch do kongresu i nikt jej nie zarzucał. W Ameryce no to w zasadzie środki masowego oszukaństwa, no to cokolwiek zrobi lewactwo jest dobrze, cokolwiek zrobią konserwatyści jest niedobrze. No trzeba spróbować coś innego. Także przez ostatnie 50 lat było dużo polityków, którzy osiągnęli sukces. No wiadomo, że jak ktoś chce iść do polityki, no to jakieś wcześniejsze przygotowanie jest dosyć podobne. No ale jak się popatrzy na Bidena, no to jest totalny ignorant. Czy Hillary Clinton, która też jest zawodową polityczką, żoną zawodowego polityka. Problemem nie jest brak doświadczenia. Problem jest taki, że głosy się są liczone i w sumie bardzo często obywateli nie bardzo orientują się, co w trawie piszczy. No, będzie to bardzo no będą zmiany zdecydowanie w listopadzie, także musicie głosować. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie na normalnych. Teraz w listopadzie to jest bardzo ważne. Gdziekolwiek jesteście z tych krytycznych, nawet jeżeli mieszkacie, szczególnie jeżeli mieszkacie w tych krytycznych stanach jak Arizona, Colorado, Georgia, Ohio, Pensylwania, New Hampshire, no to głosujcie. To tam musicie jednak dołożyć tą swoją cegiełkę do normalności. Nie można dać komunistom ukraść na następne parę lat społeczeństwa. No, nie można oszukiwać społeczeństwa. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że zmądrzeliście, mam nadzieję, że wiecie, na kogo głosować. Mam nadzieję, że po tych swoich pomyłkach zrozumieliście, że powinniście głosować na normalnych republikanów. Zdrowia dla normalnych.